Dobra, jesteśmy na żywo. Słuchajcie, witam Was serdecznie. Nie mogę tego odpiąć. Dobrze, nic się nie stanie. Jestem na konferencji My Company Polska. Wszyscy uczestnicy moich szkoleń znają doskonale ten magazyn, ponieważ otrzymują go, jest to partner mojego szkolenia, ty i twoja marka online. Ten magazyn każdy uczestnik mojego szkolenia otrzymuje za darmo i może tam pozyskać wiedzę dla małych i średnich przedsiębiorstw. I na tej konferencji dzisiaj spotkałam Marcina, który za chwilę będzie wracał na salę i będzie miał prelekcję. Marcin Kokoszka jest ze mną. Marcina znam już, głośniej musisz mówić, żeby ciebie tam słyszeli, słuchaj wszyscy. Marcina znam już całkiem długo, chyba z 2 lata znamy się. Marcin ma niesamowitą historię, nie zdążymy jej tutaj opowiedzieć. Wejdźcie na profil, Marcin, prowadzisz profil Go... Go Big or Go Home fanpage. Dokładnie, fanpage Go Big or Go Home. Natomiast ja dzisiaj mogłam zapoznać się z książką Marcina, którą napisał, Oddłużenia. I słuchajcie, ja wiem, że prowadząc biznes, prowadząc działalność gospodarczą, często mamy problemy, różnego rodzaju problemy finansowe. Więc do kogo mogłam się udać z pytaniem, bo od razu to przyszło mi na myśl, że najczęściej wpadamy w panikę, mając taki problem. I słuchajcie, porozmawiałam z Marcinem i Marcin dał mi 2 wskazówki. Chciałam tymi wskazówkami się z Wami podzielić, ponieważ to, że prowadzę profil o mediach społecznościowych, nie oznacza, że nie prowadzę też biznesu, nie spotykam się z innymi osobami i wiem, że mamy mnóstwo innych problemów. ZUS-y, podatki, koszty, nieodpowiedzialni partnerzy, długi, niezapłacone faktury, VAT, który trzeba zapłacić. Każdy z nas, kto prowadzi biznes, to ma. Więc krótko do Marcina, już teraz oddam Tobie głos. Dobra, zaczynam czuć, że się dzieje coś w moim biznesie nie tak. I co wtedy? Co robić? No przede wszystkim powinniśmy, dla większości z nas jest to nowa sytuacja, zazwyczaj nie jest tak, że mamy cyklicznie jakieś problemy, zazwyczaj zaczynamy panikować w momencie, kiedy pierwszy raz jest taka sytuacja. Dlatego powinniśmy zacząć od poukładania sobie tych wszystkich rzeczy, od opanowania się, tak żeby emocje nie wzięły górę i żebyśmy sami po prostu pomyśleli o tym, co teraz zrobić. Przeanalizowali całą sytuację, żebyśmy zaczęli się też edukować w tym temacie. To jest normalne. Zawsze, kiedy mamy nową sytuację, kiedy mamy nowe wyzwanie, musimy posiąść po prostu wiedzę na ten temat. Jest wiele miejsc, gdzie można się tego nauczyć. To właśnie na różnych stronach internetowych, czy u różnych osób, które zajmują się tą problematyką. Jest sporo firm, które pomagają w tym problemie, ale zacząłbym przede wszystkim właśnie od siebie, od poukładania, żeby zobaczyć, na czym tak naprawdę na dzień dzisiejszy stoimy i zadbać o swoją głowę, o motywację, o plan, który wyjścia z tego problemu, żeby to nie było takie chaotyczne, żebyśmy po prostu nie panikowali, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Czyli czasami może pomóc to, że usiądziemy i zrobimy taką mapę, ja to mówię nieraz, mapę myśli i wypiszemy wszystko. Gorzej jak wypiszemy i się okaże, że dookoła nas są same problemy. I to wtedy trudno znaleźć tą motywację. Jak ty znalazłeś tą motywację? No ja, jeżeli chodzi o moją motywację, o to, w jaki sposób mi udało się pozbierać, no to mi na pewno pomogła Kamila Rowińska, mój coach już od wielu lat i która pomogła mi gdzieś poukładać mentalnie te wszystkie rzeczy. Ja pozdrawiamy Kamilę, tak, pozdrawiamy. Teraz obydwoje. Obydwoje kończyliśmy Akademię Kamili, tak. Trenerów, stąd mamy potem przyjemność spotykać się na takich wydarzeniach i okazuje się, że ja jestem prelegentem, Marcin jest prelegentem, więc jak najbardziej to wszystko, słuchajcie, działa. Ale dobra, wypisaliśmy tą mapę, te problemy nam się ułożyły i co dalej? No i dalej ja polecam kontakt z tymi instytucjami, z którymi mamy jakieś właśnie, w których mamy jakieś zadłużenie. Jeżeli gdzieś musimy spłacić jakieś zobowiązania, nie unikać tego kontaktu, wręcz odwrotnie, właśnie wtedy wziąć i kontaktować się. Można to robić samemu, można to robić za pomocą firm, które się specjalizują, czy to kancelarii prawnych, czy na przykład gdzieś, no akurat tu bym powiedział znajomych, czy rodziny, tylko w momencie, kiedy rzeczywiście na tym się znają. Ja wiem, że każdy szwagier ma zdanie na temat tego, co należy zrobić, natomiast to naprawdę z doświadczenia już wiem, że to nie jest zawsze najlepszy doradca. Jeżeli ktoś się na tym zna, super, od takich osób się uczyć. Można też samemu starać się pozyskać właśnie wiedzę i kontaktować. Często nawet osobisty kontakt bez dużej wiedzy już daje pierwsze jakieś efekty, a w momencie, kiedy są jakieś takie rzeczy, z którymi no sami po prostu nie możemy sobie poradzić, no wtedy warto gdzieś sięgnąć po radę fachowca. Super.
Dziękuję Ci bardzo, Marcinie. Uwaga, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie napisać pod naszą relacją, naszym wideo z tej relacji w komentarzu albo zwrócić się bezpośrednio do Marcina, a ja Wam polecam serdecznie książkę Oddłużenia, konkretnie, na przykładach i jeszcze tylko Marcin powiedz, gdzie tą książkę można znaleźć, jeżeli ktoś by był zainteresowany, czego nikomu nie życzę, ale może warto zapoznać się z lekturą. sklep.emediator.pl Super. Serdecznie Wam dziękuję. Dzisiaj to była taka niezapowiedziana transmisja, ale widzę, że kilka osób nas obserwowało. Mam nadzieję, że większość z Was wysłucha porad Marcina, bo wiecie, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale czasami może robić się źle i wtedy warto przypomnieć sobie, że spokój, opanowanie i plan. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.